Proszę bardzo, pani redaktor. Maja Wójcikowska, TVN24. Panie marszałku, to jeszcze w tym kontekście pytanie o słowa Marka Suskiego, ponieważ on do tych słów o KPO dorzuca argumenty o zbiorze antypobożnych życzeń. Taki bardzo antyunijny ton z całego wywiadu w Radiu Plus. Między innymi słowa o tym, że wspiera rząd w walce z Unią, ponieważ Unia chce zlikwidować państwo polskie. Słowa o Niemczech również. Jak pan to ocenia w kontekście tej sytuacji, którą mamy, w kontekście tego momentu walki o unijne pieniądze, ale też oczywiście wojny u naszych granic. Pani redaktor, to, że ktoś ma niższy współczynnik inteligencji, czy jest niemądry, czy żeby nie powiedzieć, że jest idiotą, to nie jest niczyja wina. No, tak się rodzimy. Ale żeby się z tym publicznie obnosić, to już jest lekka przesada.